archaeologists have begun a major new excavation. The southern Italian city famously buried in an eruption from Mount Vesuvius almost 2,000 years ago. Ukryte pod popiołami czasu, Pompeje wciąż odkrywają tajemnice, które były skrywane przez wieki. Teraz tajemniczy rejon 9, obszar wcześniej nietknięty, ujawnia zdumiewające odkrycia, które przepisują historię na nowo. This is a room where two bats were standing. And you're right, they do seem very small in the wall, but we have to imagine that this is a winter dining room. Nienagannie zachowane freski, które malują żywy obraz starożytnego życia oraz tajemnicze artefakty, które rzucają wyzwanie naszemu zrozumieniu kultury rzymskiej. To znaleziska, które są czymś więcej niż tylko reliktami. Są one oknami do minionej epoki. Dołącz do nas, gdy zagłębimy się w odkrycia w Pompejach, które zmieniają wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy. Z racji, że zasięgi mocno spadły, proszę o zostawienie łapki w górę, ponieważ dzięki temu zobaczą ten film nowe osoby, które interesują się takimi tematami. Napisz komentarz relikt, a przypnę ci serduszko. Kochankowie w uścisku. Na początku XX wieku archeolodzy dokonali poruszającego i niezapomnianego odkrycia wśród ruin Pompejów. Znaleźli dwie osoby na zawsze złączone w miłosnym uścisku, ich ostatnie chwile zachowane przez katastrofalną erupcję. Początkowo archeolodzy sądzili, że szczątki należą do pary lub może dwóch młodych kobiet. Jednak dalsza analiza naukowa, w tym zaawansowane testy DNA, ujawniła zaskakujący zwrot w tej tragicznej historii. Szczątki należą bowiem do dwóch mężczyzn, którzy nie byli spokrewnieni. Czy byli bliskimi przyjaciółmi, członkami rodziny, a może kochankami w społeczeństwie bardziej otwartym na różne rodzaje ludzkich relacji? Tajemnica ich tożsamości i głęboka intymność uchwycona w gipsowym odlewie fascynuje ludzi na całym świecie. Nowe, niesamowite odkrycia w nieeksplorowanym Regio 9 zmieniają wszystko. Wśród wielu tragicznych opowieści Pompejów, historia jego największego pechowca wyróżnia się w czasie wybuchu Wezuwiusza. Przez lata uważano, że jego gorączkowa próba ucieczki została brutalnie przerwana przez ogromny głaz, który zmiażdżył mu głowę. Jednak niedawne rewelacje zmieniły to przypuszczenie. Po dokładniejszej analizie naukowcy dokonali zaskakującego odkrycia. Czaszka mężczyzny była całkowicie nienaruszona, co przeczyło długo utrzymywanemu przekonaniu o gwałtownej śmierci przez zmiażdżenie. Dalsza analiza jego szczątków, w tym górnej części klatki piersiowej, kończyn, czaszki i szczęki, skłoniła badaczy do ponownego rozważenia okoliczności jego śmierci. Zamiast zostać powalonym przez masywny głaz, przeważająca teoria teraz sugeruje, że mężczyzna zginął najprawdopodobniej w wyniku uduszenia wywołanego przez piroklastyczny przepływ podczas erupcji wulkanu. Ten przepływ gorącego gazu i materiałów wulkanicznych uczyniłby oddychanie niemożliwym, przypieczętowując jego los w przerażająco inny sposób niż wcześniej sądzono. Te nowe odkrycia nie tylko przepisują historię tego nieszczęsnego człowieka, ale także rzucają światło na szersze okropności, jakim musieli stawić czoła mieszkańcy Pompejów. Co myślisz o tym największym pechowcu? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Mitologiczne freski i inne znaleziska w Regio 9. Za uroczymi sklepami i piekarniami w Regio 9 niegdyś stały wspaniałe domy należące do zamożnej elity, ozdobione bogatymi mitologicznymi freskami. Teraz trwają prace wykopaliskowe, aby uwolnić te rezydencje z ich skalnych grobowców, odkrywając pięknie udekorowane atria i luksusowe meble. W jednym z rzymskich domów na światło dzienne wyłonił się żywy fresk przedstawiający legendy z greckiej starożytności. Jeden z murali ukazuje boga mórz Posejdona, goniącego nimfę Amimonę, córkę króla Danaosa, z tak dynamicznymi wyrazami twarzy i falującymi szatami, że wydają się wyskakiwać z ściany, zamrożone w momencie wybuchu Wezuwiusza. W pobliżu archeolodzy odkryli resztki drewnianych mebli spalonych i zniszczonych przez katastrofę. Skrzynie, stoły i półki były przewrócone i spalone pod zawalającymi się sufitami i ścianami, oferując wgląd w życie domowe, które nagle zostało porzucone w chwili wybuchu wulkanu.
W innej willi przetrwały również freski wypełnione mitologią w żywych kolorach. Te freski przedstawiają greckie bóstwa w szatach, w scenach z epickich poematów Homera, w tym fragment malowidła ukazujący heroicznego Odyseusza walczącego z zabójczymi pieśniami syren. Te olśniewające fragmenty ściennych malowideł dostarczają jedynie przelotnych spojrzeń na przepych zaginionych prywatnych rezydencji Regio 9. Oferują również wgląd w literaturę i legendy, które inspirowały wyobraźnię uprzywilejowanych klas Pompejów przed katastrofalnym końcem miasta. W miarę kontynuowania wykopalisk coraz więcej domowych skarbów będzie się ujawniać, a ich historie zawieszone w momencie, gdy popioły Wezuwiusza je zakopały, będą ożywać na nowo. Wille Regio 9, bogato zdobione i zaopatrzone, będą nadal odsłaniać tajemnice związane z dobrobytem i estetyką górnej warstwy społeczeństwa Pompejów. Początki Pompejów. Miasto Pompeje zostało założone około 600 roku przed naszą erą przez Osków, starożytny lud włoski, który osiedlił się na żyznych równinach Kampanii, niedaleko Zatoki Neapolitańskiej. Miasto szybko się rozwijało pod wpływem Greków i Etrusków, którzy zakładali kolonie i sieci handlowe w regionie. Pompeje stały się zamożnym i kosmopolitycznym centrum z populacją około 20 tysięcy mieszkańców w szczytowym okresie. Miasto mogło się pochwalić skomplikowanym układem urbanistycznym, pełnym świątyń, teatrów, łaźni, sklepów, willi i budynków publicznych. Pompeje były nie tylko tętniącym życiem centrum handlowym, ale także żywym ośrodkiem kulturalnym. Ulice i domy były ozdobione olśniewającymi freskami, misternymi mozaikami, pięknymi rzeźbami i żywymi graffiti, które odzwierciedlały bogate życie artystyczne miasta. Odkrycie Pompejów na nowo. Przez wieki po katastroficznej erupcji Wezuwiusza Pompeje zniknęły w zapomnienie, pogrzebane pod warstwami popiołu i gruzu. Ich lokalizacja została zapomniana, a tragiczny koniec zasłonięty przez upływ czasu. Jednak miasto nie pozostało ukryte na zawsze. W 1594 roku architekt kopiący kanał w pobliżu Neapolu natknął się na pierwsze niesamowite wskazówki. Starożytne mury wyłaniające się spod ziemi. To zapoczątkowało gorączkowe poszukiwania, aby odkryć ruiny tego niegdyś cesarskiego rzymskiego miasta. Wczesne wykopaliska były chaotyczne i napędzane przez poszukiwaczy skarbów, którzy pragnęli zdobyć cenne artefakty do plądrowania i sprzedaży. Bezcenne freski były odłupywane i tracone na zawsze. Dopiero w 1748 roku rozpoczęły się systematyczne, ostrożne wykopaliska. Austriacki inżynier Karl Weber zaczął metodycznie usuwać gruz, aby odsłonić ulice i budynki miasta. Późniejsi badacze używali wczesnych technik archeologicznych, aby odkopać domy, sklepy i budynki cywilne. Jednak wykopaliska w Pompejach były ogromnym wyzwaniem ze względu na ogromną ilość materiału, który trzeba było usunąć. Nawet dzisiaj, z zaawansowaną nowoczesną technologią, odkryto tylko około 2/3 tego ogromnego miasta. Odkrycia wciąż są dokonywane do dzisiaj. Jednym z najbardziej uderzających znalezisk były puste przestrzenie odkryte w warstwach popiołu, gdzie ciała ludzkie całkowicie się rozpadły. Starannie wlewając gips do tych pustych przestrzeni, badacze byli w stanie stworzyć precyzyjne odlewy ofiar, ukazując ich pozy i wyrazy twarzy w momencie śmierci. Od gladiatorów po arystokratów, handlarzy po niewolników, wulkaniczny popiół Wezuwiusza nadał wielu obywatelom Pompejów osobliwą nieśmiertelność. W miarę kontynuacji wykopalisk, ich historie wyłaniają się żywo, ilustrując codzienne życie w starożytnym świecie. Ponowne odkrycie Pompejów dało nam niezwykłą szansę, aby podążać śladami Rzymian, którzy żyli 2000 lat temu. Teraz możemy eksplorować to miasto tak, jak było w jego ostatnich dniach, zachowane przez wieki, aż wykopaliska przyniosły je z powrotem do światła. Katastroficzna erupcja Wezuwiusza. Podczas typowego sierpniowego dnia 79 roku naszej ery mieszkańcy Pompejów byli zajęci pracą, zakupami i spędzaniem czasu, nieświadomi, że ich życie wkrótce ulegnie dramatycznej zmianie. Nagle, bez ostrzeżenia, pobliski Wezuwiusz wybuchł. Ten wulkan był cichy przez wieki, ale teraz uwalniał swoją furię z niesamowitą siłą.
Na początku gęsty dym i popiół unosiły się prosto w niebo, czyniąc je coraz ciemniejszym, aż utworzyła się ogromna czarna chmura nad wulkanem. To złowieszcze widowisko było tylko początkiem. Wkrótce błyskawice rozświetlały chmurę wulkaniczną, a potem przyszła lawa i gorące skały, które leciały przez powietrze i spadały na miasto. Jednak najstraszniejsza część była jeszcze przed nimi. Supergorące prądy popiołowe, znane jako spływy piroklastyczne, zaczęły pędzić z prędkością ponad 7 km na godzinę, niszcząc wszystko na swojej drodze – drzewa, budynki i ludzi w ciągu kilku sekund. Wyobraźcie sobie przerażenie, jakie musieli czuć mieszkańcy Pompejów, oglądając tę katastrofę. Przez 2 dni Wezuwiusz wybuchał bez przerwy. Większość mieszkańców nie wiedziała, jak reagować. Wielu uciekało z miasta w panice, inni chronili się w budynkach lub pod ziemią, rozpaczliwie szukając schronienia. Jednak śmiercionośny popiół wciąż się gromadził, aż całe miasto zostało pogrzebane pod 4 do 6 metrami wulkanicznego materiału – popiołu, skał i lawy. Ludzie nie mieli szans przeciwko tak przeważającej sile. W ciągu 1 lub 2 dni Pompeje przekształciły się z tętniącego życiem miasta w miasto duchów. Niesamowite jest to, że ta katastroficzna erupcja zarówno zniszczyła, jak i zachowała Pompeje. Wszystkie domy, przedmioty, a nawet ciała ludzi pozostały nienaruszone, uwięzione w twardym popiele przez setki lat. Gdyby Wezuwiusz nie wybuchł wtedy, nie mielibyśmy dzisiaj tego niesamowitego okna do życia w starożytnym Rzymie. Wulkan był śmiertelną siłą, ale pozostawił nam niezwykły dar archeologiczny, oferując unikalny wgląd w przeszłość. Data zniszczenia Pompejów, data słynnej erupcji Wezuwiusza, która zniszczyła starożytne miasto Pompeje, była długo zapisana jako 24 sierpnia 79 roku naszej ery. Ta data była wyryta w historycznych zapisach i akceptowana przez wieki. Jednak nowe dowody sugerują, że katastroficzne wydarzenie mogło mieć miejsce później w roku, być może w październiku lub nawet listopadzie. Odkrycie napisu znalezionego podczas prac renowacyjnych w mieście dostarcza kluczowej wskazówki do tej zmienionej linii czasowej. To przełomowe odkrycie w Pompejach przepisuje historię na nowo. Napis, zapisany węglem drzewnym, używa rzymskiego systemu datowania, co przekłada się na 17 października. Znaczenie tego zapisu tkwi w jego tymczasowej naturze. Prawdopodobnie został zapisany na ścianie przygotowywanej do renowacji fresku. Archeolodzy uważają, że data ta została zapisana w 79 roku naszej ery, ponieważ oznaczenia węglem szybko by wyblakły, co czyni go wyjątkowo precyzyjnym, współczesnym dowodem. Wspierające tę zmienioną linię czasową są dobrze zachowane resztki znalezione w ruinach, w tym owoce jesienne w pełnej dojrzałości oraz znaczne ochronne odzienia, które nie byłyby używane w upalnym, sierpniowym klimacie tego regionu. Te odkrycia sugerują, że erupcja mogła rzeczywiście nastąpić w połowie października. Ta nowa data otwiera puszkę Pandory możliwości. Czy erupcja mogła wydarzyć się później, niż zawsze sądziliśmy? Warstwy popiołu i historii nadal skrywają części historii tego starożytnego miasta, ale naukowcy teraz zagłębiają się głębiej w bogactwo pozostawionych wskazówek. Innowacyjność budowniczych Pompejów. Historia Regio 9 nie kończy się na eleganckich budynkach. Najbardziej fascynujące znaleziska znajdują się na niezakończonym placu budowy, zachowanym niezwykle dobrze przez wybuch, który przypieczętował los Pompejów. Ostatnie wykopaliska, zwłaszcza w Insuli 10, odkryły skarbnice informacji, ukazując nie tylko codzienne życie, ale także niezwykłą inżynierię rzymską. Nasza podróż nabiera intrygującego zwrotu, przechodząc od codziennego życia mieszkańców Pompejów do tajemnic, które kryją się za trwałymi strukturami miasta. To odkrycie jest niczym domowa renowacja przerwana w połowie, z narzędziami porzuconymi i materiałami składowanymi gotowymi do użycia. Archeolodzy uważają, że był to projekt renowacyjny, prawdopodobnie koncentrujący się na domu obok piekarni, gdzie niewolnicy i osły napędzały młyn. Atrium domu było częściowo otwarte na niebo, a materiały budowlane były ułożone w pobliżu schodów prowadzących do tablinum, czyli pomieszczenia recepcyjnego. Co ciekawe, ten obszar był ozdobiony mitologicznym malowidłem Achillesa na wyspie Skyros, przedstawiającym słynnego greckiego bohatera.
Rzymskie liczby napisane węglem na pobliskich ścianach to prawdopodobnie notatki sporządzane przez robotników budowlanych, dodające kolejny poziom szczegółowości do tego miejsca. Uczeni sugerują, że plac budowy był w pełnym ruchu aż do wybuchu w roku 79 naszej ery. Dowody wskazują na tętniącą życiem scenę z pracownikami krzątającymi się wśród materiałów. Wśród nich znajdują się wskazówki, takie jak słoje prawdopodobnie używane do przechowywania i mieszania zaprawy, ołowiane odważniki do podnoszenia ciężkich kamieni i żelazne motyki do mieszania zaprawy. Te codzienne narzędzia malują żywy obraz pracy, jaką wykonywano. Eksperci uważają, że ołowiane odważniki mogły być używane w konfiguracji pionowej, prostym, ale genialnym narzędziu zapewniającym, że ściany były idealnie pionowe. Pieczywo i starożytny fresk z pizzą w Pompejach. W bocznych uliczkach starożytnych Pompejów unosił się apetyczny zapach świeżo pieczonego chleba, pochodzący z ceglanych pieców i ruchliwych piekarni. Te tętniące życiem sklepy były czymś więcej niż tylko miejscami zakupu chleba. Były sercem społeczności, gdzie ludzie spotykali się, by porozmawiać, dzielić się nowinkami i cieszyć się smakołykami. W jednej z takich piekarni w rejonie 9 archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia. Znaleźli pozostałości pieca i młynów, częściowo zachowanych przez wulkaniczny popiół. Jednak prawdziwym skarbem był fresk znajdujący się obok. To dzieło sztuki przedstawiało chleb płaski z rybą, drobiem, daktylami, granatami i innymi smakowitymi potrawami. Ten fresk, mający ponad 2000 lat, ukazywał ucztę chlebów płaskich ułożonych na ladzie, gotowych do spożycia przez klientów. Chleb miał chrupiące spody pokryte dodatkami zarówno znanymi, jak i egzotycznymi. Nasiona granatu, ryby i drób były powszechne w rzymskiej kuchni, ale jedno z dodatków wywołało niemałe zamieszanie. Wyglądało jak ananas, owoc nieznany w starożytnym basenie Morza Śródziemnego. Niektórzy uważają, że mogła to być szyszka, symbol gościnności, podczas gdy inni sądzą, że to mógł być granat lub pachnąca cytronela. Bez względu na prawdziwą tożsamość tajemniczego dodatku, fresk oferuje fascynujący wgląd w nawyki żywieniowe przeciętnych mieszkańców Pompejów. Te chleby płaskie, pieczone codziennie w piekarniach, były spożywane przez klientów z różnorodnymi kreatywnymi dodatkami, podobnie jak współczesna neapolitańska pizza. To niezwykłe malowidło, zachowane w rejonie 9, uchwyciło żywy moment w czasie. Mieszkańcy gromadzili się w tętniącej życiem piekarni, ciesząc się świeżo upieczonymi chlebami z wymyślnymi dodatkami. Wszystko ukazane w żywych kolorach i intymnych detalach. Możemy niemal wyobrazić sobie scenę. Śmiech, rozmowy, apetyczny zapach piekącego się chleba i tętniące życiem Pompeje zamrożone na zawsze przez erupcję Wezuwiusza. Ten fresk nie tylko pokazuje nam jedzenie, ale ożywia kulturę i codzienne zajęcia starożytnych Pompejów, sprawiając, że czujemy się związani z ludźmi, którzy żyli i jedli tam tak dawno temu. Wybuch Wezuwiusza w roku 79 naszej ery pozostawił za sobą ślad niewyobrażalnej dewastacji, ale niewiele odkryć jest tak poruszających jak szczątki noworodka i ciężarnej kobiety znalezione wśród ruin Pompejów. Te tragiczne znaleziska oferują trzeźwiący wgląd w straszliwe realia, z jakimi musieli się zmierzyć najbardziej bezbronni mieszkańcy miasta, desperacko szukając schronienia przed niszczycielską siłą wulkanu. Podczas skrupulatnych wykopalisk w starożytnym mieście archeolodzy odkryli szczątki noworodka leżącego obok ciała kobiety. Ta tragiczna scena sugeruje, że kobieta urodziła dziecko w środku kataklizmu. W innej części miasta znaleziono szczątki ciężarnej kobiety, której zaokrąglony brzuch był wyraźnie widoczny w gipsowym odlewie. Badania wykazały, że była ona w przybliżeniu w 36. tygodniu ciąży i prawdopodobnie przygotowywała się na przyjście swojego dziecka. Tragicznie, jej dziecko nigdy nie miało szansy zaczerpnąć pierwszego oddechu, gdyż erupcja zabrała życie zarówno jej, jak i jej nienarodzonemu dziecku. Tragiczne szczątki ludzkie znalezione w pralni w rejonie 9. Po odkryciu słynnego fresku, prace wykopaliskowe na tym terenie przyniosły jeszcze więcej fascynujących znalezisk. Podczas eksploracji starożytnej dzielnicy rejonu 9, archeolodzy natknęli się na skromną pralnię, wciąż zasypaną narzędziami z epoki sprzed 2000 lat.
Ta pralnia była niegdyś miejscem pełnym życia, gdzie prano, farbowano i suszono odzież pod ciepłym kampanijskim słońcem. Jednak gdy Wezuwiusz wybuchł, pracownicy pralni mieli tylko momenty, aby schronić się w jej grubych murach. Ich kryjówka tragicznie stała się popielnym grobowcem. Jednym z najbardziej niezwykłych odkryć były szczątki trzech ofiar znalezione w pomieszczeniu pralni, gdzie prano i farbowano ubrania. Ofiary obejmowały dziecko w wieku około 3 lub 4 lat oraz 2 dorosłych, z których jeden nosił wełniany płaszcz. Dziecko leżało na drewnianym łóżku, podczas gdy dorośli zostali znalezieni na podłodze w pobliżu schodów prowadzących na wyższe piętro. Zachowane i utrwalone przez stwardniały popiół ciała zostały dokładnie analizowane przez zespół antropologów przy użyciu tomografii komputerowej, rentgenów i testów DNA w celu określenia ich wieku, płci, zdrowia i możliwych relacji. Wyniki wykazały, że dziecko było chłopcem, a dwaj dorośli byli również mężczyznami w wieku między 18 a 25 latami oraz między 30 a 40 latami. Młodszy dorosły miał oznaki kompresji kręgosłupa, co wskazuje na życie pełne ciężkiej pracy, podczas gdy starszy dorosły miał solidną posturę i ślady brody. Chociaż testy DNA wykazały, że dwaj dorośli nie byli spokrewnieni, DNA dziecka nie udało się wyekstrahować. Obecność dziecka i wełnianego płaszcza w pralni sugeruje, że mogli być częścią zamożnej rodziny, która albo prowadziła biznes, albo była regularnymi klientami. To odkrycie maluje żywy obraz życia i tragedii w Pompejach, podkreślając nagły i niszczący wpływ erupcji. Kolejnym fascynującym odkryciem z wykopalisk jest odnalezienie 2 oszałamiających fresków w atrium domu, który miał przylegający piec. Te freski, przedstawiające sceny z mitologii rzymskiej i greckiej, są wysokiej jakości artystycznej i dodają bogatej warstwy do naszego zrozumienia starożytnych Pompejów. Pierwszy fresk przedstawia Posejdona, potężnego boga morza, oraz Amimonę, nimfę i jedną z córek Danaosa, króla Argos. Te żywe obrazy uchwycają chwilę mitów i legend, ożywiając historie, które kiedyś wypełniały ten starożytny dom. Oprócz fresków archeolodzy znaleźli ślady spalonego mebla, w tym drewnianą skrzynię i stół, które spłonęły podczas pożaru, który wybuchł podczas erupcji. Ten pożar prawdopodobnie został spowodowany przez piec, który był nadal używany do pieczenia chleba, gdy nadeszła katastrofa. Obecność tych przedmiotów oferuje przejmujący wgląd w życie nagle przerwane przez Wezuwiusza. Te niesamowite znaleziska to tylko kilka z niesamowitych odkryć dokonanych w rejonie 9 w Pompejach. Każdy nowy artefakt i dzieło sztuki odkryte w tym miejscu rzuca nowe światło na codzienne życie, kulturę i tragiczną śmierć tego starożytnego miasta i jego mieszkańców. Połączenie mitologii i codziennego życia zamrożonego w czasie przez erupcję zapewnia żywy obraz świata dawno minionego, ale niezapomnianego. Insule i inne dzielnice. Podczas gdy zgłębialiśmy cuda Regio 9, to tylko niewielka część ogromnego miasta Pompeje. To starożytne miasto składało się z różnorodnych dzielnic, z których każda miała swój charakter. Odbądźmy podróż przez niektóre z innych fascynujących stref Pompejów, wszystkie zamrożone w czasie przez gniew Wezuwiusza. Zaczynamy w najstarszej dzielnicy, Regio 1, położonej obok murów miasta. Ta okolica niegdyś była domem dla najbogatszych obywateli Pompejów, mieszkających w wielkich domach ozdobionych skomplikowanymi mozaikami i freskami. Przechodząc do Regio 2, znajdujemy wielkie miejsca rozrywki miasta, w tym teatry, świątynie i imponujący amfiteatr. Regio 3 oferowało skromniejsze domy obok magazynów i sklepów sprzedających towary z całego imperium. Regio 4 było sercem rządu i religii Pompejów, domem dla tętniącego życiem głównego forum, imponującej bazyliki i ogromnej świątyni Jowisza. W pobliżu Regio 5 można było podziwiać eleganckie domy, takie jak Dom Sadu i Dom Gladiatorów, z atriami ozdobionymi bujnymi malowidłami ogrodowymi. W Regio 6 znajdowały się łaźnie poświęcone zdrowiu i rekreacji, podczas gdy Regio 7 zawierało bardziej codzienne rezydencje i gospody dla podróżników przejeżdżających przez miasto. W końcu Regio 8 tętniło życiem piekarni, tawern i warsztatów, które były pełne nieustannej aktywności handlowej. Wreszcie
Regio 9 ujawniło budynki niezwykle bogate i eleganckie, ozdobione oszałamiającymi mozaikami, freskami i rzeźbami. Pompeje są prawdziwym skarbcem historii, sztuki i nauki, ukazującym niezwykłą potęgę i piękno natury. Każda dzielnica oferuje wskazówki na temat życia w tym tętniącym życiem rzymskim mieście. To starożytne miasto wciąż fascynuje i inspiruje nas wszystkich, podczas gdy Wezuwiusz zniszczył Pompeje w jeden dzień, trwające wykopaliska stopniowo odsłaniają jego pełen zakres i złożoność.